Szanowni Państwo, jestem dumny z tego, że kieruję rozgłośnią, która ma taką redakcję sportową. Panowie, należycie do elity dziennikarstwa sportowego w tym kraju. I mówię to z pełnym przekonaniem. Dziennikarze sportowi Radia Poznań Wojciech Bernard i Grosz Hałasik zostali nagrodzeni srebrnymi medalami zasługi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Podczas trwającej konferencji Radio Sport Marketing w Opalenicy wyróżnienia dla naszych kolegów wręczyli członek zarządu PKOL-u Ryszard Czarnecki oraz rzecznik Henryk Urbaś. Nasi dziennikarze radiowi, ci nagrodzeni z Wielkopolski, ale przecież nie tylko oni, tworzą, kontynuują wielką szkołę sportową, tu chodzi o Polskie Radio. Wojciech Trojanowski, Bogdan Tomaszewski, możemy wymieniać takie nazwiska, mają swoich kontynuatorów. Ja sobie nie wyobrażam polskiego sportu bez Polskiego Radia, nawet w czasach takiej totalnej dominacji telewizji. I wydaje mi się, że bardzo się dobrze dzieje, że tacy ludzie są nagradzani przez nasz Polski Komitet Olimpijski.